Maciej Wolny, witam państwa serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl. Jak państwo doskonale widzą, w naszych gorących pytaniach przenosimy się za ocean, bo tam zaczyna się na poważnie walka o fotele prezydenta, wyścig do Białego Domu. W drugim dniu konwencji Partii Demokratycznej delegaci wybrali bowiem Joe Bidena na kandydata ugrupowania w wyborach prezydenckich. Na konwencji przemawiał m.in. były przywódca Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada, więc jeszcze jest trochę czasu, chociaż w kontekście kampanii wyborczej no ten czas, tego czasu pewnie zawsze jest za mało. 77-letni Joe Biden zmierzy się w tych wyborach prezydenckich właśnie z obecnie urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem. Kto ma większe szanse w tym momencie? Jak ta kampania może wyglądać? O tym porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi są Mikołaj Wąski, Teperek, kanał Niepoprawny, Dyplomata. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Również się kłaniam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, czy ta nominacja, nominacja Joe Bidena ze strony Partii Demokratycznej daje realną szansę na walkę z obecnie urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem? Czy Joe Biden to godny kontrkandydat dla Donalda Trumpa? Pan Artur Wróblewski. Nie tylko godny kandydat, ale wydaje się, że ma przewagę w tej chwili sondażową. Przede wszystkim jeśli chodzi o tak zwane stany swingowe, czy też wahadłowe, czyli tam, gdzie tak naprawdę każdy może wygrać, czy to kandydat partii republikańskiej, czy kandydat partii demokratycznej. Tutaj wydaje się, że prezydent, że Joe Biden ma w tej chwili przewagę wyraźną i wszystko zmierza ku temu, że 3 listopada po prostu wybory wygra. Czyli Joe Biden w tym momencie ma większą przewagę, większe szanse na wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy tak też uważa i takie spostrzeżenia ma pan redaktor Mikołaj Teperek? Czy rzeczywiście Joe Biden jest aż takim zagrożeniem dla prezydenta Donalda Trumpa? Dzień dobry państwu raz jeszcze. Rzeczywiście w niektórych sondażach Joe Biden ma nawet kilkunastu, dwucyfrowe poparcie, więcej poparcia od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. I rzeczywiście wiele osób także niestety krytykuje Bidena o to, że tak naprawdę głos na Bidena będzie raczej głosem na Kamalę Harris, która będzie chciała przecież dość prawdopodobnie kandydować w 2024 roku, ponieważ sam Biden gdzieś już w niektórych rozmowach nie przewiduje swojej reelekcji, oczywiście jeżeli uda mu się wygrać w listopadzie, w kolejnej reelekcji w 2024 roku. Ale rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli to, jak sobie radzi z pandemią i krytyki wokół Donalda Trumpa, które przecież lecą cały czas, no to rzeczywiście Joe Biden ma to poparcie większe, ale sceptycy Bidenowi demokratyczni nadal jednak uważają, że przecież Hillary Clinton miała też większe poparcie, a jednak Donald Trump zwyciężył w 2016 roku. Czyli to wszystko cały czas może się w różnym stopniu układać do tego momentu wyborczego, ale rzeczywiście tutaj te oskarżenia wobec Donalda Trumpa odwołujące się do pandemii koronawirusa są dość mocno słyszalne. One również wybrzmiały na tej konwencji Partii Demokratycznej, gdy były przywódca Stanów Zjednoczonych Bill Clinton powiedział, oskarżył wręcz urzędujący prezydenta Donalda Trumpa o bagatelizowanie kryzysu związanego z koronawirusem. Jego zdaniem pod presją nie sprostał on wyzwaniu. Czy na tym będzie się opierała kampania Joe Bidena, na oskarżaniu Donalda Trumpa, że nie radzi sobie w czasach pandemii, nie radzi sobie z ważnymi wyzwaniami, nie radzi sobie pod presją, pan Artur Wróblewski? Nie ma wątpliwości, że tak. Co więcej, właściwie od niepamiętnych czasów po raz pierwszy sprawa, która jest najważniejsza według sondaży dla Amerykanów, to jest sprawa nie gospodarki, ale sprawa inna niż gospodarcze sprawy, czyli w tym wypadku COVID-19 i radzenia sobie z koronawirusem. I tutaj wyraźnie poległ na tym prezydent Trump, dlatego że przecież gdyby nie było
tej pandemii, to nie ma wątpliwości, że miałby reelekcję w kieszeni. Natomiast z powodu tego, jak zachowywał się, jak lekceważył, bagatelizował zagrożenia, przecież amerykański system zdrowotny, który oparty jest na wąskich specjalizacjach lekarzy, wysokiej efektywności, nie poradził sobie, nawet gorzej sobie poradził niż publiczne systemy, single payer systemy, czyli takie, które Joe Biden chciałby wprowadzić, przepraszam, Bernie Sanders wprowadzić, czyli tak jak w Wielkiej Brytanii czy w Polsce na przykład. To wszystko obciąża prezydenta Donalda Trumpa. I niestety w sondażach dla niego utracił również poparcie, czy zmniejszyło się ewangelikalnych chrześcijan, jak również białych mężczyzn bez dyplomów. Także jak popatrzymy na te grupy, to widzimy, że stracił poparcie z tego powodu w takich stanach jak Wisconsin, Michigan, Pensylwania, gdzie jest 49 mandatów elektorskich, czy też Floryda, czy też na przykład Arizona, a może nawet Teksas, czyli w tych stanach właśnie wahadłowych, nawet o 11-12% wyprzedza Joe Biden Trumpa. Pamiętajmy, że nawet Teksas, który był od 76 roku, ostatni raz tam przegrał republikanin, kiedy Jimmy Carter wygrywał wybory, nawet w Teksasie o 1 punkt procentowy tylko wygrywa z Joe Bidenem Trump, czyli to jest w ogóle koniec świata, można powiedzieć, dla republikanów. Natomiast niewykluczone, że jak odwróci się sprawa pandemii, czyli wygaśnie, i wrócą wskaźniki gospodarcze na swój wysoki poziom i hossa na giełdzie nowoamerykańskiej, która trwała tak naprawdę 11 lat, to w ten czas, czyli od wielkiego kryzysu, to w ten czas nie jest wykluczone, że niczym Feniks z popiołów odrodzi się nam Trump. Nie można go jeszcze przekreślać, tym bardziej, że pan Gaffa, czyli Joe Biden, zwany panem Gaffą, bardzo sędziwy polityk, jest schowany w tej chwili, dlatego że wszyscy się boją, że popełni nowe gafy, które go skompromitują. Dlatego ta konwencja w ogóle jest taka bardzo biedna, ta demokratyczna, zdalnie prowadzona z Milwaukee w stanie Wisconsin. To jest ten stan, który wygrał właśnie Wisconsin, Michigan, Pensylwania 4 lata temu Trump i dlatego wygrał wybory, prawda? Dzisiaj tam jest 10% przewagi Joe Bidena. Jednak pamiętajmy, że Kamala Harris jest młodą, prawda, senatorką z Kalifornii, właśnie wybrana też specjalnie jest młoda, że wszystko może się wydarzyć z Joe Bidenem, a również ona ma mniej wpadek, dobrze wygląda jako speaker publiczny. Dlatego Karen Bass, również afroamerykankę z kongresu, odsunięto, jak panią również Karen Lance Bottoms, czyli burmistrzynię Atlanty, właśnie żeby Kamali Harris, doświadczonej polityk, wygadanej można powiedzieć kobiecie, bo przecież w San Francisco i w Kalifornii była prokuratorem przez wiele lat, jak również walczyła na przykład z przestępczością, a dla republikańskich wyborców law and order, czyli prawo i praworządność, czy sprawiedliwość jest ważne, właśnie dlatego na nią postawiono. Ale ja bym nie przekreślał jeszcze do końca pana prezydenta Trumpa, no tak, chociaż tylko bardzo trudno, bo nikomu się nie udało wrócić z tak niskiego dołka sondażowego. Ani Jimmy Carter 80 rok, ani 92 rok pan prezydent Bush, ani w roku na początku stulecia 20 Taftowi. Nikomu się nie udało pokonać takiego załamania sondażu. Pytanie w takim razie, co może Donald Trump w tym momencie zrobić? Bo pandemia to jedno, no można czekać, aż ona się skończy, może się nie skończy, różnie to może być w kontekście koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i tego, jak Stany Zjednoczone sobie z tym koronawirusem poradzą. Czy jakieś inne drogi dla Donalda Trumpa są takie drogi, które mógłby wykorzystać i pokazać amerykańskiemu społeczeństwu, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu? Redaktor Mikołaj Teperek. Szanowni państwo, no oczywiście Donald Trump będzie powtarzał to, co robi najlepiej i to, co wychodziło najlepiej przez ostatnie lata i oczywiście w poprzedniej kampanii wyborczej, czyli powtarzanie sloganów. Ja jestem prezydentem, który poradził sobie gospodarczo. Pamiętacie, przed pandemią mieliśmy najniższe bezrobocie, czyli uderzenie właśnie w wychodzenie z kryzysu. Że to tylko czy to będzie działało? No, jak widać, podziałało ostatnim razem, więc powtarzanie prostych sloganów do tych właśnie miasteczek, które żyją totalnie inaczej niż wielkie metropolie amerykańskie, czyli powtarzanie, że Ameryka first, że musimy wrócić i walczyć z Chinami i powtarzanie tych sloganów, ale oczywiście także ataki skierowane w wujka Bidena, ale oczywiście w samą Kamalę Harris, której mimo wszystko
Można szukać rzeczy do zarzucenia. Ma swoje postaci, co ci raz była tak, przeciwko niej. Więc rzeczy, gdzie Trumpa rozwijała ten. Mamy tutaj jakieś drobne problemy techniczne, panie. Do najprostszych postulatów, które będą ratowały właśnie ten swing space. Mamy tutaj drobne problemy techniczne z łączeniem. Mam nadzieję, że za moment ta jakość będzie lepsza. Wracamy do pana Artura Wróblewskiego. Co Donald Trump może zrobić poza czekaniem, aż uspokoi się pandemia, aby odwrócić te tendencje społeczne? Czy w ogóle są na to jakiekolwiek szanse? Czy właśnie powtarzanie tych prostych sloganów, o których mówił pan redaktor Teperek, to może być droga do powrotu Donalda Trumpa na to właściwe dla niego, jego zdaniem pewnie, miejsce w sondażach wyborczych? No, sytuacja jest bardzo trudna dla Trumpa. Tak jakby niebo się trochę tutaj, czy niebiosa zmówiły przeciwko niemu, dlatego że i pandemia została zesłana i można powiedzieć, że również nieszczęście w rodzinie miało miejsce, ponieważ zmarł brat prezydenta Trumpa. Miał jeszcze kiedyś innego brata, którego pomiatał zresztą, bo chciał być pilotem, a nie biznesmenem. On wcześniej zmarł w latach 80. i żałował później prezydent Trump tego, co zrobił. Teraz stracił swojego kolejnego brata w ważnym dla niego okresie. Poza tym bratanica napisała książkę, która obciąża prezydenta Trumpa pod tytułem Jak Ameryka wybrała najniebezpieczniejszego człowieka na świecie na prezydenta. Także jest trochę takich pechowych zdarzeń. Natomiast no, w pewnym sensie wojna z Chinami, ta symboliczna, handlowa, jest próbą odbicia się, pokazania, że to jest patriota gospodarczy, który sobie świetnie tutaj radzi w przywracaniu pierwszeństwa Ameryce również w sprawach handlowych. Mieliśmy niedawno zamieszanie i kryzys dyplomatyczno-konsularny. Wydaje się, że on był prowokowany, żeby odwrócić uwagę od pandemii i innych rzeczy. Natomiast tutaj jest niestety zły czas dla Trumpa. Również John Kasich, który był kontrkandydatem Trumpa w 2016 roku, republikański polityk, dwie kadencje był gubernatorem Ohio, zjawił się na konwencji demokratów, mówiąc, że trzeba głosować na Joe Bidena. Z drugiej strony no, Joe Lieberman kiedyś też popierał Johna McCaina, prawda, w 2008 roku, a Joe Lieberman był politycznym demokratą, demokratycznym politykiem z Nowego Jorku, a popierał republikańskiego kandydata. Natomiast bardzo trudno, no, jeśli jakiś taki nie pojawi się wydarzenie szczególne, game changer, jak to się mówi, będzie bardzo trudno odrobić sondaże, no bo sondaże nie kłamią. Chociaż no, był precedens w 1948 roku, kiedy prezydent Truman, który objął kadencję po zmarłym w 1944 Roosevelcie, miał przegrać. Były tak samo niskie sondaże, kilkuprocentowe między nim a Deweyem z Partii Republikańskiej. Jednak w 1948 roku okazało się w listopadzie, że wygrał jednak Truman, mimo że gazety w Chicago ogłosiły zwycięstwo Deweya. Także no, jest precedens do odrobienia tak wielkiej straty, ale naprawdę to musiałoby być wydarzenie w kategorii. Pytanie też, w jakie... Ostatnie zdanie. Pamiętajmy, że musi Trump wygrać Wisconsin, Michigan czy Pensylwanię. Wygrał 0,2% głosu 4 lata temu, a w tej chwili w tych Stanach 10% przewagi ma właśnie Joe Biden. Również na Florydzie, również w Arizonie. Zatem no naprawdę cudu trzeba, żeby Trump wygrał. W jakie cechy może uderzać Donald Trump, w jakie cechy Joe Bidena, żeby w jakiś sposób, nie wiem, skompromitować go w oczach Amerykanów? Pan redaktor Teperek, na koniec naszej rozmowy. Czy z panem redaktorem Mikołajem Teperkiem się słyszymy?
Chyba jakieś tutaj mamy drobne, cały czas problemy techniczne. Kończymy, drodzy państwo, w takim razie wątek związany ze Stanami Zjednoczonymi. Ta kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych się rozkręca, wszystko rozstrzygnie się 3 listopada w wyborach prezydenckich w USA. Zmierzą się obecnie urzędujący prezydent Donald Trump z kandydatem partii demokratycznej Joe Bidenem. Do tego tematu na pewno będziemy na naszej antenie wracali im bliżej wyborów w Stanach Zjednoczonych. Częściej dziękuję moim i państwa gościom, którymi są Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego, i Mikołaj Wąski-Teperek, kanał Niepoprawny Dyplomata. Kłaniam się panom serdecznie, wszystkiego dobrego życzę państwu również i zachęcam do pozostania w dalszej części gorących pytań na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.